Automapa Android. Jak skasować na przykład trasę? Wyznaczmy sobie, gdzie chcemy dojechać. Weszliśmy w opcję niepotrzebnie. Tutaj wciskamy, żeby szukać. Jak widać na mapie, widać numery ulic. Jestem na Alei Wyzwolenia. GPS trochę szaleje i jeździ w koło. Pyk. Trasa Lasławicka 27. OK. Gotowe. Tak się wyznacza. Pokaż na mapie. Lubię zawsze sprawdzić, gdzie chcę jechać. Niestety jest mało danych. Są numery, za to te ulice nie są. Jest jednokierunkowość ulic, strzałek i tak dalej. Trasa. Dobra. Pyk. I gotowe. Prowadź. Mamy wyznaczoną trasę od siebie z Alei Wyzwolenia z Latawca w Warszawie do 3-4 km do ulicy Wrocławickiej 27. Każe nam jechać jakoś dziwnie. Dziwnie nam każe jechać. Dlaczego nam każe jechać dziwnie? Jeszcze raz, za dużo. No, może trochę głupawo wyznaczył trasę. Ja bym pojechał inaczej, ale to już szczegóły. Jak usunąć trasę? Żeby usunąć trasę, musimy wcisnąć opcję w zależności od urządzenia. Najpierw wciskamy trasa. I co? Klikając tutaj, wydaje się, że cofnąć, nic nie usuwamy. Może tak wycofać. Nie naciśnij, aby zamknąć aplikację. Zamknąłem. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że usuwanie trasy jest skomplikowane i wielokrotnie sam nie mogłem tego dokonać. Włącza się nie za szybko. No i jesteśmy. Żeby usunąć trasę, wciskamy trasę. Tutaj opcje w zależności od urządzenia mogą być inaczej. I usuń. Jeszcze raz. Tym cofamy do tego. Więc tak. Trasa. Tutaj mamy przycisk Samsung Galaxy Tab 3. Usuń. I czy na pewno chcesz stosować kasę? OK. Dlaczego to jest ważne w automapie? Gdyż wielokrotnie, jadąc gdzieś po mieście, po prostu zawsze po włączeniu urządzenia miałem trasę. Prowadziło mnie na maksa gdzieś inne, co było denerwujące i wkurzające, dopóki się nie dojechało do wyznaczonego punktu przez GPS. A wiadomo, podjeżdżamy pod dany blok. Niekoniecznie, może chcemy podjechać pod blok z drugiej strony, z innej. Dojechaliśmy na miejsce, niekoniecznie chcemy stanąć tam, gdzie. Czyli trasa nam się nie anulowała, jakbyśmy nie dojechali do celu i gdziekolwiek się nie było, przy każdym włączeniu GPS-u, dopóki się nie wprowadziło nową trasę, namiętnie prowadziła do danego punktu, co było denerwujące. Nie da się wycofać, nie da się cofnąć. Naszukałem się tej opcji bardzo dużo. Tragedia. Po prostu powinni to ulepszyć. Co jeszcze powinni ulepszyć? Wpisywanie trasy, tak? Trasa, tutaj mamy opcję krótka, optymalna, Korzystam z tej nawigacji, gdyż jest tutaj numeracja ulic. Bodajże płacę za nią 89 zł rocznie za subskrypcję, żeby się aktualizowała, żeby prowadziła i tak dalej. Jest bezpłatna, ale nie można wpisać danego adresu. Wtedy jest tydzień bezpłatna, później trzeba wykupić na parę miesięcy albo na rok. Na rok było najtaniej. Przepraszam, co jest jeszcze problemu? Batalionu 5 AK wybieramy. No, szukamy jakiegoś adresu, byle jakiego. I tak dalej. Wyskakuje nam to. O co chodzi? Nie, jeszcze raz. Dwie najbardziej denerwujące rzeczy w automapie. Kasowanie tej trasy, że trzeba tak pamiętać, i wyszukiwanie tego. Dobra, Warszawa, ulicę jakąś wpisamy, szemy, wol, wyskakują tutaj oczywiście możliwości.
Wpisujemy ulicę Wolska. Wybieramy. I o co chodzi? Wyskakują nam numery. Ale jeszcze raz. Wpisujemy ulicę Wolską. I chciałbym od razu móc wpisać numer. Nie wybrać z tego. Po prostu ulica Wolska. Ulica Wiolinowa wyszła. Dobra, ulica Wiolinowa. Źle, błąd wpisywania. Wiolinowa. Nowa. Spacja 35. Dalej. Nic, nie wychodzi. Wpisałem ulicę Wiolinową 35. Nic nie wychodzi. A o co chodzi? No chodzi o to. O jest. Jakiś sam dziwny obcy teraz wpisuje. Chodzi o to. Jeszcze w Gdańsk wpadłem. Super. Warszawa. Jesteśmy w Warszawie. Dobra, ulica Chorza. Wiolinowa, dobra, niech będzie Wiolinowa. Jeszcze raz. Wiolinowa. Tak, wyszukuję. Wiolonczeli jest na Białołęce, Wiolinowa jest na Ursynowie oczywiście. I co? I stąd możemy wybrać numer. A teraz musimy dopisać numer. Pyk, wyskoczyło nam 25. Nie ma. Szukaliśmy wtedy 35. Nie ma. Dobrze, czyli mój błąd był też. Cała ulica, bo że nie ma takiego numeru. Ale chodzi mi o to, że nie możemy wpisać ulicy Wiolinowej 5, spacja 5, tylko musimy Wiolinowa kliknąć w ulicę, żeby to wyskoczyło numer posesji i dopiero wtedy wpisywać numer, a nie możemy wpisać Wiolinowa spacja 5. Dlaczego? Skomplikowane. Dodatkowo więcej czasu zajmuje. Czasami nie da się oszukać, że wpisuje się ten adres jadąc samochodem. Przejebane. Poza tym, jeśli chodzi o wyszukiwanie tras, oczywiście nie jest złą mapą. Dla mnie największą zaletą jest to, że po prostu mam numerację budynków. Aleja Szucha, Jana Chryzostoma, tutaj widzimy. Jest od razu pokazane, że od placu na rozdrożu, trasa Armii Ludowej, numery są po kolei, idąc 27, 25, 23. Jest to trochę niewyraźne tutaj na telefonie nagrywając, tak? Ale to jest największa zaleta automapy. Największa wada, wyszukiwanie tras i to jak dojazdu. Raczej dobre, chociaż czasami jak się jedzie z centrum na Ursynów, powiedzmy z Alei Wyzwolenia, zamiast kierować prostą ulicą Puławską, którą jesteśmy, to na przykład każe jechać do Alei Niepodległości. No, bez sensu, nie wiem dlaczego. Pewnie jako trasa optymalna, ale dlaczego optymalną trasą ktoś wymyślił, że są Aleje Niepodległości? Korki. Jeszcze. Oczywiście pokazuje nam, gdzie są korki. Kolor czarny, znaczy się, że wszystko stoi. Kompletnie się nie sprawdza. Pokazuje korki, a ich nie ma. Korek, jeśli jest cała ulica Puławska, czarna, tam powiedzmy w godzinach szczytu w Warszawie, wtedy faktycznie tak jest. Ale poza tym, jak jest jakiś mały, co chwila korki pokazuje, nie ma. Że jest zielona, na przykład przejezdna, a jest korek, nie, raczej się tak nie zdarza, ale nigdy na to nie patrzę, no bo po prostu korki kompletnie nie, Google jest lepsze. To dziękuję.